Świątynia Jedi była dla wielu członków zakonu domem, a przebywające tam istoty rodziną połączoną wspólnym celem, niesieniem światła pokoju w galaktyce. Jednakże zanim zostawało się zabranym do świątyni Jedi, było się częścią innej, prawdziwej rodziny. W tym materiale pochylimy się właśnie nad kwestią, czy Jedi mogli odwiedzać swoje prawdziwe rodziny lub czy te mogły utrzymywać z nimi stały kontakt. Usiądźcie więc wygodnie, a ci, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, to dobry moment, by to zrobić. Posłuchajcie zatem, jak to z tym przywiązaniem do dawnej rodziny było. Chcę odnotować, że materiał będzie się skupiał na Jedi z okresu prequeli, gdyż to w tych czasach zakon był najbardziej restrykcyjny w kwestiach przywiązywania się czy utrzymywania kontaktów z dawnymi rodzinami. W innych okresach przymykano często oko na tego typu kwestie, jak na przykład w okresie Starej Republiki, czy tak jak w nowym zakonie Luke'a Skywalkera, owe zakazy przywiązywania się i zakładania rodzin zostały całkowicie zniesione. Podczas tysiącletniego pokoju Jedi po pokonaniu Sithów stworzyli szereg zasad, których mieli przestrzegać członkowie zakonu, aby nie dopuścić do odrodzenia się ich odwiecznych wrogów. I tutaj mamy na przykład nieprzyjmowanie na szkolenie osób powyżej drugiego roku życia, oczywiście z małymi wyjątkami, oraz zakaz przywiązywania się i zakładania rodzin. I teraz, czy owe zasady i zakazy spowodowały, że zakon Jedi w okresie swojego upadku był wolny od więzi rodzinnych wśród swoich członków? No właśnie, nie do końca. Oprócz tego, że w zakonie znajdowały się osoby złączone więzami krwi typu rodzeństwo, jak na przykład Tiplar i Tipli, czy także typu kuzynostwo, jak na przykład Adigalia i Stas Ali, zdarzały się także przypadki, gdy członkowie zakonu nawiązywali kontakty ze swoimi biologicznymi rodzinami lub nawet zakładali własne i po kryjomu żyli z nimi. Daleko nie trzeba szukać przykładu takiej sekretnej rodziny, gdyż od razu do głowy przychodzi nam Anakin Skywalker, który w tajemnicy przed zakonem wziął ślub z Padmé Amidalą i żyli razem po kryjomu przez 3 lata. Spędzali ze sobą każdą wolną chwilę, czy to w apartamencie Padmé, czy na wakacjach podczas przepustki. W legendach w podobnej sytuacji byli klon Darman i Jedi Etain Turmukan, którzy nawiązali ze sobą romantyczne relacje, z których narodził się ich syn Venkus Kirata. Razem starali się wykorzystywać każdą wolną chwilę podczas wojny, aby móc razem w trójkę spędzać czas i zacieśniać więzi rodzinne. Jeżeli macie ochotę poznać ich historię dogłębniej, to zachęcam do obejrzenia mojego materiału o klonie i Jedi, którzy mieli romans, w którym szczegółowo przedstawiłem historię i relacje tej dwójki. Odnośnik znajdziecie w opisie tego filmu. Istniał także przypadek Ki-Adi-Mundiego, któremu Rada Jedi zezwoliła na wzięcie ślubu z kilkoma przedstawicielkami jego gatunku i spłodzenie licznego potomstwa. To przyzwolenie wynikało z bardzo niskiej liczby urodzeń wśród mężczyzn, co groziło wyginięciem jego rasy Cerean, więc trzeba było sięgnąć nawet po tak drastyczne sposoby ratowania rasy, jak pozwolenie cereańskim Jedi na zakładanie rodzin. Mundi starał się nie przywiązywać do swojej rodziny, co sam uznał za bardzo trudne, zwłaszcza że zaczynał rodzić uczucia do swojej pierwszej żony, z którą jednak nie spłodził żadnego potomstwa, gdyż bał się, że to może spowodować jego całkowite oddanie się jej i dziecku, co byłoby równoznaczne z porzuceniem drogi Jedi, z której jednak nie zamierzał schodzić. W momencie, kiedy jedna z jego córek została porwana, pozwolił sobie na chwilę ojcowskiej rozpaczy, pokazując tym samym, że balansowanie na granicy przywiązania do innej osoby i życia w zgodzie z wytycznymi Jedi graniczyło niekiedy z cudem. W Expanded Universe oprócz Anakina, Etain i Mundiego także Quinlan Vos jest przykładem członka zakonu Jedi, który podczas wojny znalazł swoją sympatię, z którą spłodził syna, lecz jego narodziny przypadły w momencie rozkazu 66, więc tutaj już ciężko jest Vosa podpiąć pod członka zakonu utrzymującego kontakty z rodziną, gdyż wtedy zakon już nie istniał. Z obecnego kanonu mogę jeszcze przytoczyć tutaj przykład Ifa Kofa, który również założył rodzinę, lecz podobnie jak u Vosa stało się to już po zniszczeniu zakonu i niestety w dniu narodzin swojej córki został zamordowany przez Vadera, a jego pociecha zabrana przez inkwizytorów. Jak więc widać z przytoczonych przykładów w okresie upadku zakonu Jedi, kilkoro z nich albo zakładało sekretne rodziny lub jak na przykład Ayla Secura czy Kit Fisto mieli przelotne romanse. Jednak w tym miejscu chciałbym wam teraz zaprezentować przykłady tego, iż niektórzy Jedi nawiązywali lub utrzymywali do pewnego stopnia kontakty ze swoimi biologicznymi rodzinami, od których zostali zabrani za dziecka. Zacznę od przykładów z legend, a konkretnie od Mace'a Windu.
Wszyscy zapewne kojarzymy tego mistrza Jedi, który był podręcznikowym przykładem przestrzegania nawet najmniejszych reguł zakonu. Jak jednak się okazuje, nawet on miał pewne rozterki co do kontaktów z dawną rodziną. Pewnego razu otrzymał wiadomość od swoich rodziców, którzy mimo wiedzy o zakazie kontaktu ze swoimi pociechami, poprosili go o chociaż jedno spotkanie. Windu długo zastanawiał się nad taką ewentualnością, lecz pozostał wierny zasadom zakonu i skasował wiadomość, nigdy nie spotykając się ze swoimi rodzicami. Podobnie do Windu, wspomniany wcześniej Ki-Adi-Mundi stał twardo przy wytycznych, jakie narzucała na swoich członków Rada Jedi. Kiedy zagrożenie wyginięcia jego rasy minęło, Mundi wrócił do zakonu, lecz kontaktował się ze swoimi żonami i dziećmi, aby upewnić się, że nie potrzebują jakiejś pomocy. Inny Jedi, Ronar Kim, wywodził się z bardzo wysoko postawionej rodziny, w której członkowie z dziada pradziada parali się polityką. Był on w pełni świadomy pochodzenia swojej rodziny i pewnego dnia dotarły do niego wieści o śmierci w wypadku jego matki i starszego brata. Udał się w żałobie na pogrzeb i wdał w dyskusję z ojcem, który chciał go przekonać do porzucenia zakonu i zajęciu się rodzinnym biznesem. Kim oświadczył stanowczo, że jego rodziną są teraz Jedi i kontakt z ojcem został urwany na wiele lat. Kiedy relacje po paru latach zaczynały się między nimi ocieplać, ojciec został przy nim zamordowany i Kim w żałobie pożegnał ostatniego członka swojej rodziny. Następnym członkiem zakonu, który wywodził się z wpływowej rodziny, był Zanatos, padawan Qui-Gon Jinna, który został zabrany na szkolenie dość późno, dlatego dobrze pamiętał swoją rodzinę i wytworzyły się już między nimi silne więzi. Był na tyle świadom statusu swojej rodziny, że swoim pochodzeniem starał się udowadniać wyższość nad innymi padawanami w trakcie szkolenia. Finalnie po misji na jego ojczystej planecie Tilos i śmierci jego ukochanej siostry oraz ojca, Zanatos przeszedł na ciemną stronę i odszedł z zakonu, po latach samemu biorąc ślub i płodząc syna. Kolejną postacią będzie tutaj Sharad Head, który będzie nieco innym przykładem niż trzy poprzednie. W pewnym momencie swojego zakonnego życia Head stwierdził, że nie może więcej znieść tęsknoty za swoją rodziną, którą widział w snach i wizjach. Poprosił swojego dawnego mistrza Ifa Kofa o pozwolenie na opuszczenie zakonu, na co ten przystał. Następnie Head wrócił na swoją rodzimą planetę tylko po to, aby zobaczyć ją w ruinie i przekonać się, że jego rodzina nie żyje. Zrozpaczony opuścił ojczyznę, lecz nie powrócił na łono zakonu Jedi, lecz rozbił się na Tatooine, gdzie założył własną familię i spłodził syna Asharada, którego wielu z was może kojarzyć jako późniejszego Lorda Sithów Dartha Krayta. Jak więc widzicie z przytoczonych przykładów, Jedi mieli możliwość kontaktowania się ze swoimi dawnymi rodzinami, lecz większość postanowiła z własnej woli się od nich odcinać. Jednakże tym, którzy chcieli do nich wrócić, Rada Jedi nie stawała na przeszkodzie i pozwalała im odejść. To jednak wszystko z legend, a jak sytuacja wygląda w obecnym kanonie? W nim udało mi się wyszukać trzy przypadki nawiązywania przez Jedi kontaktów z dawnymi rodzinami. Nie będzie to zapewne zaskoczeniem, że zacznę od Anakina Skywalkera, który to podczas wydarzeń z filmu Atak Klonów powrócił na Tatooine, aby sprawdzić, czy wizje cierpienia jego matki, których doświadczał, miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ostatecznie okazały się one prorocze i po przybyciu na miejsce jego matka zmarła w jego ramionach, a ten urządził jej pogrzeb, żegnając się z jedynym członkiem rodziny, jaką miał. Kontaktów ze swoim przyrodnim bratem Owenem Larsem i jego rodziną nie utrzymywał. Swoją drogą w przypadku Shmi Skywalker można tutaj dodać jeszcze dwie sytuacje z legend, gdzie starała się skontaktować z synem. Wpierw, aby się dowiedzieć, czy po jednej z bitew jej syn przeżył, wiadomość zwrotną z zakonu dostała dopiero po 2 latach, w której zaznaczono, że nie może się ona kontaktować z synem. Drugi raz nastąpił, kiedy chciała zaprosić syna na swój ślub z Kligiem Larsem, lecz podobnie jak pierwsza wiadomość, ta nigdy do Anakina nie dotarła. Kolejny przykład pochodzi z książki Dziedzic Jedi, gdzie jeden z rodiańskich Jedi Hulik odwiedzał sporadycznie swój rodzimy klan, jednakże wyłącznie wtedy, kiedy był wysyłany z misją na planetę Rodia. Nie odczuwał on przywiązania do swoich bliskich, lecz mimo to, kiedy został zdradzony przez klony, chciał uciec do swojego klanu, aby tam się ukryć, jednakże rany po potyczce z żołnierzami były zbyt poważne i Rodianin zmarł w drodze. Rodzina wyprawiła mu pogrzeb i zbudowała sekretne mauzoleum, w którym spoczął na wieki. Również Obi-Wan Kenobi miał pewne mgliste wspomnienia ze swoim bratem, jednakże nigdy nie przeszło mu przez myśl, aby dowiedzieć się o swojej rodzinie czegoś więcej, a tym bardziej by ją odszukać. As Jedi were taken from our families when we were very young. I still have glimpses
Yes, I think I had a brother. I really don't remember him. I wished I did. Then I joined the Jedi and I got a new family, just like you. Ostatnim przykładem z kanonu jest nie kto inny, a hrabia Dooku, który, jak możemy dowiedzieć się ze skryptu audiobooka Dooku Stracony dla Jedi, podczas misji na ojczystej planecie Sereno dowiedział się wszystkiego o swoim pochodzeniu i o rodzinie, z której wyrzucił go jego własny ojciec, zostawiając jako niemowlaka na pastwę wilków, gdy ten zaczął wykazywać wrażliwość na moc. Na szczęście poinformował on stosunkowo wcześniej Jedi o tym fakcie, którzy szybko znaleźli Dooku i przyjęli na szkolenie. Podczas wspomnianej przed chwilą misji, Dooku zaczął nadrabiać stracony czas z siostrą i dzięki sekretnemu komunikatorowi utrzymywał z nią kontakt przez resztę jego życia w zakonie. Pewnego razu jego siostra poprosiła go o pomoc w obaleniu ich brata, który przy pomocy piratów chciał przekonać ludność Sereno do opuszczenia Republiki. Dooku przybył do domu, obalił rządy brata i wierząc, że jego lud go potrzebuje, poinformował Jodę o swojej decyzji opuszczenia zakonu, która została uszanowana przez Radę Jedi. Przyjął następnie rolę hrabiego i zaczął nadrabiać utracone lata ze swoją siostrą, na którą po jego przejściu na ciemną stronę nasłał zabójczynię Asajj Ventress, tym samym zabijając ostatniego przedstawiciela swojej rodziny. Wszystkie powyższe przykłady ukazują nam, że zakon Jedi nie pochodził aż tak restrykcyjnie co do kontaktów swoich członków z dawnymi rodzinami, a nawet pozwalał im odejść, jeżeli ich wolą było ponowne połączenie się z nią. Niektórzy Jedi wiedzieli, skąd się wywodzą, zwłaszcza jeżeli ich rodziny były wysoko postawione jak arystokraci czy politycy, i to głównie od tych Jedi zależało, czy chcieli utrzymywać z nimi kontakty. Jak dokumentuje kanoniczna biografia Skywalker A Family at War, Jedi nie zakazywano komunikowania się ze swoimi rodzicami lub rodzeństwem, lecz większość z nich i tak tego nie robiła, gdyż nie odczuwała żadnych więzi ze swoją biologiczną rodziną, ponieważ zostali wcieleni do zakonu jako niemowlęta i nie mieli z nimi żadnych wspomnień. Wyjątek od tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałem, stanowił tutaj oczywiście Anakin. Jako że przyjęto go na szkolenie dopiero w wieku 9 lat i uznano go za wybrańca, Rada Jedi chciała zachować wszelkie środki ostrożności i kategorycznie zabraniała mu kontaktów z matką, gdyż nie chciano, by jego przywiązanie do niej sprowadziło go na ciemną stronę, tak jak miało to miejsce z Xanatosem. Jeżeli jednak inny Jedi zapragnął w jakiś sposób nawiązać kontakt ze swoją biologiczną rodziną i nadal być częścią zakonu, Rada Jedi nie stawała mu na przeszkodzie, o ile nie wiązało się to z zawiązaniem emocjonalnych więzi. To tyle, ile przygotowałem dla Was w kwestii utrzymywania kontaktów z biologicznymi rodzinami przez Jedi w czasach prequeli. Dajcie znać w komentarzach, czy w tym okresie kojarzycie jeszcze innych Jedi, którzy utrzymywali lub odnawiali kontakty z bliskimi. Chętnie uzupełnię swoją wiedzę w tym temacie. Na koniec zachęcę tych, którzy tego jeszcze nie zrobili, do zalajkowania tego materiału oraz zasubskrybowania kanału, aby pomóc mi dalej się rozwijać i tworzyć dla Was coraz to ciekawsze filmy. Kto chciałby porozmawiać z innymi fanami Star Wars lub dostawać odcinki wcześniej, zachęcam do przekroczenia progów mojego Discorda. A na teraz życzę Wam udanego dnia, bądźcie zdrów i do usłyszenia w innych materiałach. Niech moc będzie z Wami. Zawsze.